Kochani, ja tak krótko się chciałem podzielić, może trochę zaległym świadectwem, no bo ja pamiętam, jak rok temu mówiłem wam tutaj, jakie drzwi nam Bóg otworzył, jeśli chodzi o głoszenie Ewangelii, no o szeroko pojęte głoszenie Ewangelii poprzez to, że możemy wchodzić ze swoją muzyką na estradę, że pojawiło się wiele koncertów, dzięki którym możemy docierać do ludzi właśnie ze sceny. No i tak właśnie wczoraj sobie dzwonię do Piotrka i mówię mu, kurczę, no minął ten cały sezon, a myśmy nic nie powiedzieli, kompletnie. Nie powiedzieliśmy wam, co się działo, nie powiedzieliśmy wam świadectw z tego, w jaki sposób właśnie mogliśmy docierać z tej estrady. Ja jestem bardzo wdzięczny za to cały czas i za każdym razem, kiedy wchodziliśmy na tą scenę, schodziliśmy z tej sceny, jechaliśmy na te koncerty, niejednokrotnie rozmyślałem sobie właśnie o Bożej dobroci, że On otworzył nam te drzwi. I nie stało się to dzięki temu, że w jakikolwiek sposób wypracowaliśmy to, ponieważ tak jak mówiłem, człowiek, który do mnie zadzwonił, ja pewnego dnia sobie wstałem, obudził mnie telefon, zadzwonił człowiek z agencji muzycznej i powiedział mi, że jest możliwość grania koncertów, podpisujemy umowę nagle, o tak po prostu. Dlatego bardzo cieszą mnie te rzeczy, jestem wdzięczny Jezusowi za to, że możemy już o level dalej stawać przed ludźmi z miejsca no takiego autorytetu artystów na scenie, których ludzie słuchają, do których ludzie się garną, możemy to wykorzystywać, a że Bóg nam dał z Piotrasem umiejętności wykonywania sztuki scenicznej, którą jest rap, no to możemy przez to działać. Ja zawsze tego pragnąłem, to było zawsze w moich modlitwach, to się spełniło i dzięki temu też działamy. Wiadomo, nie jest to nie jest to do końca tak, że jakby to spadło z nieba, ale prawdą jest też to, że no kwestia robienia tej muzyki to są wieloletnie działania. Ja pamiętam, jak mając 18 lat, napisałem swój pierwszy kawałek, byłem wtedy popapranym gościem, byłem w świecie, to było 20 lat temu i od tego czasu to trwało. Ja szkoliłem swoje umiejętności, mimo że byłem człowiekiem ze świata, to te umiejętności szkoliłem i tak naprawdę, kiedy nawróciłem się, no już prawie 10 lat temu, no to zacząłem robić muzykę chrześcijańską, z której nie było grama tłuszczu, ponieważ robiłem muzykę do chrześcijan, znaczy przepraszam, źle powiedziałem. Ona dzisiaj też wykonuje swoją pracę, ponieważ no, teraz w sobotę będziemy u Mariusza na bazarze grać kawałki, które są chrześcijańskie, więc one wykonują swoją pracę, ale po jakimś tam czasie, po wielu dobrych wskazówkach Artura, zaczęliśmy robić muzykę, która ma przemawiać do ludzi ze świata. Ona ma być robiona ich językiem i tak dalej. I no i wieloletnia, no tak prawie 10-letnie granie tej muzyki, robienie tych kawałków, no to jest ta cena zapłacona, ponieważ no są to kartki, są to spisywane kartki, robota przez cały rok bez jakiejkolwiek zaliczki, nagrywanie utworów, jeżdżenie do studia nagrań, wszelka praca włożona w to, aby te utwory powstały, inwestycja własnych pieniędzy, no to jest to ta cena i dzięki temu możemy właśnie wchodzić na scenę i dawać te utwory, no ale też mieć wspaniały kontakt z ludźmi. Złapaliśmy wiele kontaktów, naprawdę. No ja powinienem trochę regularnie te świadectwa wam dawać, już dużo wcześniej, dlatego tak to skrócę dzisiaj. Złapaliśmy wiele kontaktów, no choćby nawet z takich najbardziej, że tak powiem, ciekawych, wpływowych. Poznaliśmy panię Zofię Czernicką, która była wieloletnią prezenterką TVP. Pani Zosia ma bardzo ciekawą historię. Kiedyś Kasia weszła w ogóle na jej historię, no bo ona jest znaną osobą w telewizji polskiej. No kobieta z ciekawą historią, znająca wpływowych ludzi. Wiecie, ja sobie myślałem tak, okej, w tym roku przetrzemy szlak, poznamy panią Zosię, zapoznaliśmy się z nią. Ona fajna babka, bo ona nas zawsze tak bardzo fajnie zapowiadała. Wiecie, często moja muzyka i nasze kawałki są ciężkie.
ciężki, to jest po prostu jest taki ciężki kaliber. One są pisane też w kierunku poprawczaków, domów dziecka, więc tam są też ciężkie historie, ale ona zawsze w taki fajny sposób miała nas zapowiedzieć, że robiła ten taki pierwszy ważny krok, aby ludzie, którzy słuchają, często rodziny przychodzące, często ciężkiego rapu z ciężką historią, mieli już taki zadatek tego, co się będzie działo. Ona nam zawsze dużo pomagała. No byliśmy za to i bardzo wdzięczni. Ja myślę sobie tak, po tym roku, po skończonym sezonie, teraz w następnym już przyszedł czas, żeby jej głosić Ewangelię. Mówię o tym Piotrkowi, a tutaj się okazuje, że Piotrek już w kuluarach jej głosił tą Ewangelię, także pani Zosia słyszała. Wiecie, jako ludzie nakierowani na głoszenie Ewangelii mamy możliwość to robić cały czas. Wiadomo, ulice są taką podstawą, no jednak, tak jak mówię, z miejsca już takiego scenicznego jest to inny wpływ. Jest to wpływ znacznie szerszy, bym powiedział. Mieliśmy okazję głosić wielu małolatom, mówić do tych małolatów. Czasem nawet nie było to bezpośrednio głoszenie Jezusa, tylko mówienie im o życiu, o podobne historie, z którymi oni się zmagają. To wszystko w ogóle nas bardzo zawsze napędzało. Mieliśmy również sytuację, jak jechaliśmy na... to, że głosiliśmy naszemu menadżerowi, który był skazany pewnego razu jechać z nami, znaczy skazany, on sam chciał, jechał z nami, ale był skazany nas słuchać przez całą drogę do Gdańska, naszych świadectw, naszego nawrócenia. To jest osobna historia. To też fajna rzecz, ponieważ no, zapamiętał na pewno to, co się do niego mówiło. Jeszcze Piotrek, jak wracaliśmy, chciał, po prostu już zasypiał przed tą kierownicą, to była ciężka trasa, jeszcze go katował przez kilka godzin wykładem chrześcijańskim, także gość wracając posłuchał sobie trochę. No, co tam się jeszcze działo? Żeby tak pokrótce... Piotra, że ma tą umiejętność tego freestylu, jest to bardzo fajna sprawa. To bardzo łączy nas w taką naprawdę mieszankę wybuchową, która sprawia, że na tej scenie jednak mamy świetny odbiór. Tak jak tutaj kiedyś było głoszone, czy Agata mówiła, to my wnosimy atmosferę. My wnosiliśmy, za każdym razem wnosimy na te koncerty atmosferę. Oglądaliście niejednokrotnie urywki, widzieliście, było fajnie i też wiecie, z miejsca właśnie takiej stworzonej atmosfery można później sobie fajnie z ludźmi rozmawiać, głosić im. Modliliśmy się o ludzi, wiecie. No, wielu ludzi nagrzanych przychodzi później po tym koncercie, są to różne rozmowy, przytulania i tak dalej, ale modliliśmy się, mieliśmy niejednokrotnie okazję głosić ludziom Ewangelię. Były też takie sytuacje, kiedy włodarze gmin, mieliśmy taką sytuację na przykład w Gdańsku, zaznaczam, nie byli nagrzani alkoholem i to dla mnie też miało znaczenie, no bo wielu ludzi obiecuje różnego rodzaju święte góry, a to się nie zdarza. Podszedł do nas, jak to się mówi, wójt gminy Smołdzino, tam chyba gdzie byliśmy, to chyba było Smołdzino, nie pamiętam dokładnie, no i mówi do nas, że chce z nami nawiązać współpracę, żebyśmy przyjechali, ale już poza agencją, prawda? Czyli on przyszedł tylko do nas. Daliśmy dobry występ, gość był zainteresowany. No ja podejrzewam, że freestyle zrobił robotę, bo ten freestyle robi robotę, nie ma co gadać. Dlatego też gość przyszedł do nas, abyśmy u niego osobno, że tak powiem, zrobili, zagrali, a my też również mamy programy profilaktyczne, czekamy też na ten telefon w nowym roku, ma się pokazać. Mamy programy, możemy do tej młodzieży przyjechać, nie tylko z muzyką, ale z jakimś programem profilaktycznym i przede wszystkim nawiązywać z tymi ludźmi kontakty, no bo nie zawsze można głosić Ewangelię bezpośrednio, chociaż też są na to sposoby, my jako ludzie głoszący tych sposobów mamy pełno, bo kiedy opowiadamy swoją historię, to nie indoktrynujemy ludzi, ale głosimy im Ewangelię z pułapu naszego życia. Nasze życie było barwne, więc ta Ewangelia dociera. Co jeszcze wam chciałem powiedzieć? W zasadzie tyle. Idzie teraz kolejny sezon. Chciałem też was zachęcić, ponieważ te
wydarzenia. W nowym roku będzie wiele kolejnych tych wydarzeń. One będą, no wiadomo, w sezonie koncertowym. No, jesteśmy zespołem, ja też wierzę w zespołowe działanie, wierzę w zespołowe ruchy, wierzę w siłę zespołu. Wierzę w to, że jeżeli będziemy się pojawiać wspólnie, a zaznaczam, już prawie mamy, znaczy nie prawie, oklejony już mamy autobus, na dniach on już jest do odebrania, możemy działać, będziemy działać, będziemy dalej jeździć na te koncerty i jeżeli ktoś z was jest w ogóle zainteresowany choćby nawet takim byciem, ponieważ no, w takich miejscach dzieją się różne rzeczy, można nawiązywać nowe znajomości, a jako zespół, wiecie, to nie jest tak, to jest co innego, kiedy sobie człowiek sam pojedzie na koncert, a co innego, kiedy wpadamy tam ekipą na taki koncert, gdzie my gramy, przyjeżdżamy ze swoimi ludźmi, to jest całkowicie inne przełożenie. Możemy w całkowicie szerszym kątem wpłynąć na tych ludzi. Dlatego zachęcam was, jeśli ktoś z was jest zainteresowany, dawać znać do mnie czy do Piotrka. Będziemy tworzyć kolejne pomysły, będziemy jeździć i będziemy głosić Ewangelię na wszelkie sposoby. Amen.